Kochani, słuchajcie, ostatnio sobie przygrzebywałem, robiłem sobie porządki w szafie, nie? Znaczy w szafie, w piwnicy. Odgrzebałem karton z rzeczami, z ciuchami. From my past. Jak wiecie, to tak przeglądałem sobie te ciuchy i myślę. Ja mam plan. Ja się w nie ubiorę kiedyś. No ja wiecie, jakoś tak... ubiorę się, nie ubiorę, tak w sumie nie wiem, bo to trzeba jakiś fit skombinować, słuchajcie. Przyglądałem też, szukałem czegoś na dyskach twardych, bo ja wszystko trzymam, tak mam chyba z 6-7 dysków zewnętrznych, bo ponieważ są one często stare i nie mają nawet 1 TB, a ja jako... osoba, która się zajmowała całkiem filmem i nagrywa od chyba 12 lat, to powiem wam, że no wymaga to trochę pamięci. No i tak czegoś szukałem na tym dysku i wiecie co, dogrzebałem się do tego. Wiem, że część z was jest tutaj ze mną od dawna. Czy pamiętacie ten fenomen? Jak to ja postanowiłem w roku 2015-16, bo szukałem mniej więcej po datach, postanowiłem zrobić tutorial na makijaż Oljang. Wiecie co, w tamtych czasach społeczność interesująca się Koreą była niewielka w Polsce, więc tak naprawdę każdy materiał na YouTubie, który pojawiał się po polsku na temat Korei, no był bardzo lubiany. No i ten filmik dość trochę mocno poszedł viral. Po tym filmiku pamiętam, że zyskałem bardzo dużo subskrypcji, powiem jak no wiecie co? Halloween idzie, nie? Jak sobie pomyślałem, że tak z okazji Halloween, to ja sobie zrobię cosplay dawnego siebie. No i wiecie co, w tym momencie zacząłem po prostu przegrzebywać te dyski. Jak ja się tak naprawdę wtedy ubierałem, bo nie do końca, ja miałem różne fazy, było Rigi TV, jakieś wielkie kokardy, opaseczki, yeah, dziwny makijaż, białe usta. Tego nie dotykamy. To w ogóle nie istniało, tego nie było. Ja tak swoją drogą też starano, by ktoś wierzył. Jest 6 rano. Dlaczego jest 6 rano? Bo przed chwilą nagrywałem inny filmik o poważnej tematyce i tak... trochę ciężko mi się przeswitchować, ale słuchajcie, mam ochotę. Robię cosplay samego siebie. No i właśnie, no to było to Rigi TV, nie? Nie było. To nie ja. No i tak mniej więcej właśnie po Rigi TV, jak jeszcze miałem brązowe włosy, bo to w ogóle lista moich wszystkich włosów, które posiadałem. Nie wszystkie, bo nie wszystkie znalazłem, bo nie chciałem się szukać głębiej. Po Rigi TV, jak miałem jeszcze brązowe włosy, pojawił się właśnie ten makijaż Oljang. No i zacząłem szukać zdjęć, to powiem wam, że się przesunę, żeby dać wam rewkę. Ja tutaj mam właśnie te zdjęcia sobie w ogóle pobrane. I powiem wam, że ciężko było mi zczaić, jak dokładnie ubierałem się właśnie w czasie, dokładnie tym, kiedy nagrywałem makijaż Oljang. Ale jednak stwierdziłem, że to jest to, czego powinniśmy się trzymać. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta. Jeżeli ktoś z was pamięta te dziwne czasy, kiedy na siłę próbowałem być kimś, kim nie jestem. Oh, that's not me now. No jestem bardzo wiarygodny w tej czapeczce, nie? Wróćmy do brzegu. Tenisowe spódniczki. Zakolanówki do wszystkiego. Miałam takie zakolanówki z kotkami. Spódniczki tenisowe. I do tego co? Jakieś topy. Jak się znalazło, bo wtedy nie były modne. No ten
Ten fit, pamiętam, byłem z niego bardzo dumny. Za kolanóweczki, jakieś dziwne buty na obcasach, typu sznurowane na obcasach, coś tam. Jeżeli nie topy, to jakieś, a ja mam to nie po kolei, to jakieś t-shirty. A t-shirty kolorowe, ale pastelowe. To były takie dziwne czasy, kiedy wychodziło się z neonów w pastele. I wiecie co, ja miałam fazę na neony. No i oczywiście potem wyszły pastele. No pastele są bardziej oldziankowe na tamte czasy. No więc pastele, tenisowe spódniczki, jakieś dwa topy, które miałem. I koniecznie do wszystkiego za kolanówki. Wiecie co, ja nosiłem za kolanówki, ponieważ po pierwsze były koreańskie, oldziangowe w tamtym czasie, a po drugie nie tolerowałam swoich nóg. Nie lubiłem swoich nóg, a za kolanówki mi te nogi optycznie wyszczuplały, dlatego też nosiłem je do każdej spódniczki. No i oczywiście spódniczki, tak, super krótkie. Super krótkie. Jeszcze wtedy też nosiłem kardigany. Bardzo istotna rzecz, która mnie wtedy wyróżniała, to po pierwsze takie okrągłe okularki. Nie znalazłem, niestety. Jeżeli ktoś z Was pamięta ten filmik na YouTubie, w ogóle ja wtedy praktycznie cały czas nagrywałem Q&A. Jesteście najbardziej wytrwałymi ludźmi świata. Chciałbym mieć Waszą wytrwałość w czymkolwiek. I bardzo dziękuję, że jesteście ze mną tak długo i śledzicie te moje dziwne, przewrotne życie tak długo. Kocham Was. Specjalne, specjalne buziaki dla Was, którzy pamiętają te dziwne czasy. No więc tak, co? Lusik, tylko no wiecie co? Ja tak sobie myślę, kurde lebele. Trochę jest problem z włosami, nie? No bo trochę ten, krótkie mam. Oj, to czepeczkę trzeba, bo mi się przyklapły. No krótkie mam. Ale słuchajcie. Jestem cosplayerem od 2017-18 roku. Wiecie jakie mam zapasy? Nie wiecie co? Tak sobie przeglądam. I z moich zapasów wynikło to, że nie mam żadnej długiej brązowej peruki. Chwilę potem, jak miałem brązowe włosy, potem miałem końcówki, a potem sobie pieprznąłem te różowe, z których jestem tak bardzo znany, z tych neonowo-różowych włosów. No i potem oczywiście te włosy mi się zniszczyły i zacząłem nosić, kolor się spłukał i zacząłem nosić takie jajo. I ja w tym jaju chodziłem z 2 lata. Wiecie, to jest niby na przestrzeni 2-3 lat pewnie. Ciężko jest mi powiedzieć, bo troszeczkę mi się te czasy zlewają w jedną przez stres, nie? Ona jest falowana, ale my z tym coś wykręcimy, nie? Także słuchajcie. Sagi robi cosplay siebie. Światło. Światło. Patrzcie. Ona nie lubi być na rękach. Cześć. Wow. O Boże święty, no straszne. Straszne. I guess it's time to change. No to tak, to jestem ja. Ubrany w cokolwiek. Nie ubieram się tak, jeżeli mam gdzieś wyjść, to takie raczej casuali do pochodzenia sobie, nie wiem, posiedzenia z kimś w domu, żeby nie wyglądać jak lump w starych dresach. As well! Magiczne przejście chyba. O, za kolonówki. To ten. No. Tak właśnie się prezentuje moja. Nie mam uda. I będzie na koniec. A teraz wydaje mi się, że przenosimy się do łazienki.
na tutorial na makijaż olcian. Zrobiłem sobie małą przerwę, bo tak. I pozwoliłem sobie już umyć twarz i nałożyć sobie tam coś, jakieś mazidło. I będziemy lecieć z tutorialem na makijaż olcian. Ja mam tutaj... Wiem, że mam zajebisty tablet z przyciskiem. Widzisz, że ja na nim rysuję rzeczy na stoisko. 9 warstw w Procreate. 9 warstw. Dobrze. Myślę, że to jest moment, kiedy mogę rozpocząć oglądanie tego arcydzieła. Tu przygotowałam sobie już kosmetyki. Ogólnie moje kosmetyki. Nie zwracajcie uwagi na moje kosmetyki. One są stare. Ale są. Ja się na co dzień za bardzo nie maluję, więc mi to zwisa i powiewa. Coś tam jest. Lecimy. Ja się boję. O, to mnie... Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmiku przedstawię wam prosty i szybki sposób na makijaż olcian. Ja sama stosuję go codziennie, bo jest on bardzo naturalny i nie rzucający się w oczy. Na początku związuję grzywkę, żeby nie umazać jej całej w podkładzie. Grzywkę nadwiązać. Dobra. Za kolak. Od urodzenia. Znaczy, no nie od urodzenia, ale mam za kola. To nie dlatego, że mi włosy wypadły. Po prostu taki natur mój. Są różne metody na makijaż i soczewki. Jednak ja najpierw zakładam soczewki, a później robię makijaż. Po prostu moje oczy często łzawią po założeniu soczewek i... rozmazałabym makijaż. Na początek... Soczewki. Międzyczas nie. Międzyczas mnie kurnie rozwiedził. A ja... ładnie. W międzyczas odwiedził mnie kurier, a ja przegrzebałem swoje soczewki, jednak troszeczkę przeceniłem swoje soczewkowe możliwości. Wydawało mi się, że mam powiększające brązowe soczewki, jednakże nie mam brązowych powiększających soczewek, ale mam powiększające soczewki... niebieskie. I myślę, że je założę. Ale dosłownie byłem pewien, że mam te brązowe soczewki. Zniknęły. Co myślicie? Ja myślę, że wyglądam jak kosmita. Jednak soczewki cosplayowe są soczewkami cosplayowymi, no ale ja jednak wtedy nosiłem tak samo duże soczewki, tylko brązowe. I jedziemy dalej z tutorialem. Tylko żeby nie umazać całej w podkładzie. Są różne metody na makijaż i soczewki. Jednak ja najpierw zakładam soczewki, a później robię makijaż. Po prostu moje oczy często łzawią po założeniu soczewek i rozmazałabym makijaż. Na początek nakładam cienką warstwę najjaśniejszego kremu BB firmy Rimmel. Kremu BB nie posiadam. Posiadam natomiast 1.5 Yellow Beige Foundation. Myślę, że będzie ok. Mamy to. Let's go! Krem BB według mnie jest lepszy od podkładu czy pudru, bo jeżeli chodzi o azjatycki makijaż, nie chcemy efektu maski i właśnie krem BB nie zrobi nam tego efektu. Później... Laska, możesz podkładem też nie zrobić efektu maski, jeżeli nie dawalisz go 5 warstw. Idziemy dalej. Pisowo nakładam najjaśniejszy korektor firmy L'Oreal. Ale najjaśniejszy, nie? Najjaśniejszy. No to ja mam korektor jakiś ogólnie zgówniany. I gdzie mam go nałożyć? Nakładam go głównie na naczynka przy nosie, pod oczy i na pryszcze. Naczynka przy nosie, pod oczy i na pryszcze. Okej, okay, dobra. Moje cienie pod oczami, zakres to... bym potrzebował chyba troszeczkę lepszego korektora. Nie, słuchajcie, chłopaki, nie idzie. Nie idzie. Ja troszeczkę pozwoliłem przybliżyć. Mam wrażenie, że mnie nie widać. Że nie widać mojego cudu makijażowego. Lecimy dalej. Zdrowe dziecko. Trzykolorowego korektora z firmy Oriflame. Nie mam. W makijażu oddział korzystam najczęściej z żółtego koloru.
nakładam go pod oczy, by pozbyć się niekorzystnie wyglądających cieni. Później nakładam róż firmy, która mi się starła i nie pamiętam takiej dobrej... Róż firmy, która mi się starła? No dobrze, no to może ja mam na przykład róż firmy, która mi się nie starła. Mam Juicy Punk Blusher w i mam też z Juicy Punk w kostce i ja to nakładam w kostce, więc chyba muszę nałożyć w kostce, tylko ale to tak bez pudrów lecimy, to będziemy się błyszczeć, no dobra, korektor. Gdzie ja go nakładam? Róż, bo jest bardzo stary, nakładam go tak, by wyglądało to, jakbym miała lekkie rumieńce. No brwi używam na... O, okej. Okay. Czy coś światło w mojej łazie, to jest tak beznadziejne, że ja... Nie widzę, co ja tu działam. Fajno. Stoi. Powiem, że ja to tak nie bardzo widzę. Czy ja mam te lekkie rumienie? Mam. Nienawidzę się to maluje, bo to po prostu dosłownie nie da się zobaczyć, co się maluje. Lecimy dalej! Ojej. Ciemniejszego brązu z palety cieni Maybelline. Brwi maluję na prosty kształt, ponieważ jest to mój naturalny kształt brwi. No i w makijażu azjatyckim, w makijażu oddział zawsze są stosowane proste brwi. Od zewnętrznej strony maluję wyraźny szpic i przechodząc do środka, brew maluję coraz słabiej, co daje mi efekt takiego delikatnego, naturalnego przechodzenia z ciemnego koloru do jasnego. Malujemy brwi cieniem. Okej. Muszę wyciągnąć jakąś brązową paletkę. To nie jest brązowa paletka. Słuchajcie, ja wiem, że moje paletki... Kto miał taką 10 lat temu, bo ja mam ją do dzisiaj. Jest moja brązowa paletka. Kurde lebele, ja nie wiem, czy mam taki pędzelek. Mam. Brwi maluję. Ja w ogóle nie ma opcji, że wyreguluję brwi do tego, także lecimy bez regulacji brwi. No nie będą one tak piękne, jak tam w tym tutorialu moim. No, ale cóż. Akurat ten sposób na brwi jest bardzo fajny, bardzo go lubię. Znaczy, jeżeli się maluję i jeżeli robię brwi. Zepsułem. Poprawiłem. Ja to jestem po prostu, słuchajcie, taki misz makijażu, po prostu takie guru makijażowe. To takie delikatniutkie wszystko. Ale kurwa, dawno nie miałem domalowanych brwi, czuję się, jakbym miał je przyklejone. To jest w ogóle fajne, że przyzwyczajenie tak wiele robi, nie? Lecimy dalej. W ogóle coś maluje w tych brwiach? Czy tylko pustym pędzlem mat? Makijaż w sensie cieni to u mnie porażka. Tu głównie używam palety cieni Maybelline. Najpierw kładę na powiekę perłowe kolory Cree. Perłowy kolory cream. Mam biały. Ale nie jest perłowy. Słuchajcie, skąd to taki sól wziąć? No słuchajcie, paletek to ja akurat mam sporo. I czy to jest perłowy? Jest perłowy, słuchajcie. Mamy sukces. Nie zwracajcie uwagi. Ostatnio robiłem cienny makijaż. Nie umyłem pędzli. Zapomniałam. Zaraz to ogarnę. Wkładam go na całą powiekę. Nie ma się mi tym ciemnym. Widzę. Nie. Nakładam na całą powiekę. No super. No to majestatycznie. Wygląda to pięknie po prostu. Przepraszam was najmocniej. Zatkał mi się nos przez nakładanie soczewek, bo się wziąłem, popłakłem. To sobie będę to trochę pociągać. Postaram się nie ciągać nosem, jak mówię. Postaram się. Ale try my best. Następnie mniej więcej do połowy oka nakładam jasnobrązowy cień, tak żeby to... Jakiś kurwa szary jest niejasnobrązowy. Tutaj właśnie mam paletkę Revolution. Być może coś się znajdzie.
Myślę, że ten kolega. Może ten? Muszę sobie zesłuchować. O! Tego kolegę bierzemy. Idzie, jak go tam nakładam? Mniej więcej do połowy oka nakładam jasnobrązowy cień, tak żeby to dawało też efekt takiego przechodzenia. Zmieniam koncepcję. Nie chcę perłowego, kolejnego. Będę wyglądać jak bombka na choinkę. Świecące się. Och. Idziemy dalej. Nie wiem, czy nie dobrze tego mocno. No pięknie, no. Następnie używam perłowego brązowego, który nakładam w kąciku oka. Chciałem perłowego. Znowu. Będziemy się błyszczeć jak bombka na choinkę. Nie. Zaraz skoro będziemy nakładać w kąciku oka. Mam tutaj perłowy. Mam perłowy brązowy. Ciemny. Tu pokazuję. Tego gościa bierzemy ze paletki z Revolution. Wiem, że moje kosmetyki to jest po prostu burżuazja. Przesunąłem sobie soczewkę palcem. Nie wiem, czy tego nie nakładam za mocno. Z tym światłem w łazience to podejrzewam, że jak wyjdę, to się mogę lekko zdziwić. Się poprawi najwyżej, chłopaki, się wyklepie. Miałem zmyć tą rękę. Zaraz to zrobię. Kurwa, zepsułem. Tak się prezentuje aktualnie mój makijaż. Z nosami leci. Słuchajcie, to jest najlepsze makijażowe po prostu dzieło sztuki, naprawdę. To co tutaj się dzieje. Z wielką nadzieją, że to jest ostre. Z wielką. Lecimy dalej. Rozświetlaczem w kredce Oriflame robię efekt powiększenia oka, czyli rysuję na dole cienką kreskę, którą właściwie potem rozmywam, prawie nie widać, ale no teoretycznie coś tam jest. Teoretycznie coś tam jest. Nie mam takiej kredki. Myślę, że będziemy musieli się posłużyć cieniem. Posiadam. Oj, zakładam, że to jest pędzel do farb, ale... Nie, jest kurwa ostre. Tak się prezentuje moje dzieło. Lecimy dalej. Następnie obrysowuję kącik oka. Eyelinerem z... Kącik oka, you say? Ko? Eyelinerem z firmy Avelyn, jest bardzo cienko. Avelyn. A ja mam, słuchajcie, eyeliner z firmy... Kurwa, nie wierzę! Avelyn! No dobra, no to mamy, słuchajcie, eyeliner z firmy Avelyn, tylko jest pisaką. No. Przedstawiłem się na pisaki, są wygodniejsze. Kreskę, która idzie do góry jak w typowym amerykańskim makijażu, a idzie w dół wraz z linią oka. O, jak tam se mazł, bo... Słuchajcie, nie wiem, czy ja mam robić taką cienką kreskę jeszcze. O, ja to porządek smaluję. Zepsułem! Kurwa! Co powiecie? Rzęsy podkręcam zalotką i maluję maskarą. Wiecie, to mam taki problem, bo ja już to zauważyłem wcześniej. Przed tym filmikiem akurat. Mam maskarę, tylko ona taka trochę skończona, sucha, taka trochę jest. Także będziemy musieli przykombinować, trochę pomaziać. Czy mam zalotkę? Mam zalotkę. Wyrwę sobie rzęsy. Ja się tego boję, słuchajcie. Czy kiedyś tego nie robiłem? O, Jezu. O, trochę działa. Boże, działa. Działa! O. Lecimy dalej. Maluję dolne. Okej, okay, dobra. Jeszcze dolne. A pewnie się zastanawiacie, co zrobię z kolczykami.
Jak je schowam? A no właśnie, planuję je wyjąć. Przy okazji zobaczę swój ryby z kolczyku, bo nie widziałem go długo. Będzie ten filmik, to będzie, kurwa, zepsułem, kurwa. O, znowu. Muszę. Z kręconymi włosami to jest tak. Zawsze wyglądasz jak piorun miotłę wierzchną. Usta maluję różnie, jednak najczęściej używam do tego intensywnych kolorów, tak jak ten. To mi zostało. To mi zostało, słuchajcie, ja mam same intensywne pomadki. Nienawidzę nudów. Nudziaki są po prostu. Ja w nich wyglądam jak trup. Ja muszę mieć na ustach, jeżeli już mam coś mieć. Jeżeli mam makijaż, to muszę mieć usta intensywniejszego koloru, bo inaczej wyglądam jak trup. Dosłownie. No, jak teraz? Koreańskiej firmy Skin, który bardzo polecam. Tu akurat namalowałam usta na niemodny już Gradient Lips, który jednak. Niemodny już Gradient Lips. Wciąż stosuję, też bardzo je lubię, bardzo mi się podoba. Jednak jeżeli chcecie wyglądać modnie w kategoriach Old Jack, to pomalujcie całe usta. Sam środek ust mam pomalować. Słuchajcie, ja kupiłam sobie Daiso za 3000 wonów tint, który był tak zajebisty. On miał tak piękny kolor. Jest suchy. To mamy tint z... Nie wiem, tego przeczytać. Koreański jakiś. To jest końcówka. Słuchajcie, kochani, chyba mamy makijaż. Wow! I tak wygląda cały makijaż Old Jack, który ja stosuję. Mam nadzieję, że film mi się spodobał. Dziękuję. Nie, mówmy, czekajcie, bo ja muszę. O! Ciary mnie przeszły. Ale słuchajcie, mam makijaż. Sukces, tak? Wygląda mój makijaż ulicznie. Póki co ja robię z życiem. Ten makijaż mój jest ładny. No jest ładny. Gdyby tego tak troszeczkę pozmieniać, co po niektóre rzeczy, na przykład te na wpół namalowane usta i te dziwne kreski, to delikatnie je tak wyjmę, kurwa, swoje kolczyki z ryja. Widziałem, jak dawno tego nie robiłem. I'm scared. Zaczynamy od snajków. Ale to była walka. Dziwnie, w ogóle kustami dziwnie się rusza bez tych kolczyków. Zaoszczędzę wam widoku mojego grzybania się w nosie, żeby wyciągnąć nostrile. Zaraz będę bez nostrili. I feel naked. Yo. Teraz lecimy z bridge'em. Na bridge'u mam na pewno dużą bliznę. Znaczy, no, mam, bo bridge akurat ściągam raz na jakiś czas. Ponieważ ten dziad mi się nie chcę zagoić. Ale nie wiecie, największy szok dały mi snajki, bo początkowo dosłownie, znaczy dalej jest mi tak dziwnie ruszać ustami, tak empty. Ja sobie troszeczkę, albo nie, nie będę zakrywać tych dziurek od bridge'a, ponieważ on się poskudził, więc zostawię je w spokoju. Guys! What the fuck? Ja wyglądam staro! Naprawdę, ja wyglądam staro. I wiecie co? Teraz przenosimy się w inne miejsce. Mam dość światła w tych łazience. Słuchajcie, mało mnie we mnie zostało, ale wiecie, z czym teraz lecimy? Bajejo. Ja muszę pościągać pierścion. Mamy piękny blondzik. Podejrzewam, że ona jest za długa na moje włosy w tamtym czasie. Zawsze chciałam mieć długie włosy, one mi przestawały rosnąć w pewnym momencie. Ja to zaraz ogarnę. This is the moment when I regret. Nie, no żartuję. Ja je zrobię. Dopóki powiem wam, nie wyglądam jak wcześniej. Mi się ryj postarzał. Ale uwaga, uwaga.
Szkoda, że nie mam tego brązowego wiga, to by tak bardzo oddało. It is what it is. Taki kolor włosków też miałem. Teraz jest czas na to, abym przyrównał siebie i siebie. Ale najpierw to trzeba spasować jakieś budki. Z tym będzie problem. Ja mam budki na obcasach, ale z tym będzie problem, bo ja wtedy się takie sznurowane, jakieś coś tam mega szmega za takie, to ja nie posiadam niestety. Yo! Fun! Słuchajcie, rozładowała mi się bateria, więc w międzyczasie porobiłem jakieś foteczki. I ja wam powiem przerażająco, że się zaczynam przyzwyczajać do tego wglądu. Mnie to przeraża. Ja! Ale chłopaki, na tyle tak mogę iść na Halloween? No się przybrałem za sagi wcześniej. Mi krzyczy. Tak oto dotarliśmy do końca tego filmiku. Czuję się dziwnie, bo to ja, ale nie ja. Lucia, co krzyczysz? Myślę, że mam nadzieję, że moi widzowie, moi obserwujący, którzy pamiętają mnie z tych czasów, mieli troszkę radości, troszkę śmiechu z mojego halloweenowego zajebistego pomysłu przybrania się za samego siebie. Jeśli to się przyjmie, to nie wiem gdzie jest ten mig. Powtarzamy wersję z Korei. To będzie lepsze, bo to już było ładne. To było naprawdę ładne. Tylko inne. Znaczy to też jest cute. W sumie to, słuchajcie, może by tak? Na blondzik? Nie, kurwa nie. Taki przyklep. Bawiłem się ciekawie, naprawdę ciekawie. Było to dużo pracy, bardzo, bo to od przegrzebywania dysków, po szukania outfitu, ogarnianie tego wszystkiego. Ja to nagrywam przez 4-5 godzin już. Także słuchajcie, no ale bawiłem się naprawdę ciekawie. No, czuję się śmiesznie, ale jest to naprawdę ciekawe uczucie. I teraz razem z wami to nadal ja. Guys, co jest? That is pure fun. Naprawdę. Ja się bawię świetnie. To było dziwne. To było bardzo dziwne doświadczenie dla mojego umysłu. Ale polecam. Polecam. Fajna zabawa.